Dzień dobry, Marysiu. Dzień dobry. To ja zaczynam od mieszkania, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Ile teraz masz metrów? No właśnie, okazało się, że 36, jak zmierzyliśmy dokładnie. Tak, w jednym z wywiadów mówiłeś, że 38. Tak, to nieprawda. Teraz przeprowadzka do większego? No nareszcie, 10 lat mieszkaliśmy w jednym pokoju, niewiele większym od tego, z dzieckiem. Znaczy dzieckiem od dwóch. Ale to co, show biznes jest tak mało dochodowy, czy ty nie chcesz iść w komercję i jak to wygląda? To po części wynika ze mnie, a po części prawda jest też taka, no, że w tym kraju jakby uprawiając muzykę i film, jeżeli robisz po prostu naprawdę projekty, te, w które wierzysz artystycznie, a tak naprawdę dla pieniędzy robisz niewiele, tak jak ja, to... No to się musisz z tym liczyć, że na mieszkanie sobie nie zarobisz w życiu. Zresztą tak jak większość ludzi młodych w tym kraju, wiesz. Bo powiedziałaś takie zdanie. Muszą mieć kredyt albo coś, żeby w ogóle mieć swoje mieszkanie. Ty masz kredyt? A ja nie mam kredytu, bo ja nie mam szans dostać kredytu. Nie. Nie, no naprawdę. Jak to możliwe? Ja w jednym miesiącu zarobię więcej pieniędzy, a potem przez 3 miesiące nic, nie? Więc no tak, dla banku to jest jakoś w ogóle... Umowy zlecenia też jakoś wchodzą, czy nie? Słuchaj, 3 razy próbowałam i 3 razy nie dostałam tego kredytu, więc... I nawet znane nazwisko nie pomogło? Ale powiem ci, że w pewien sposób się cieszę też tak naprawdę, bo uważam, że kredyt jest rodzajem zniewolenia. Słuchaj, ty mnie przerażasz, bo ja chcę kupić mieszkanie i właśnie staram się zaraz, mam się starać o kredyt. Jeżeli ja go też nie dostanę, to będę dostał. Wiesz co, może ty jesteś sławniejszy ode mnie i tobie dadzą. To jest bardzo możliwe. Nie wiem, czy tu chodzi o sławę, tylko właśnie że o kwestię zarobków i możliwości udokumentowania ich, ale to zacząłem się troszkę martwić tym. No nie, no słuchaj, wiesz co, trzymam kciuki za ciebie. No. Bo powiedziałaś takie zdanie, nie jestem na topie. Pytanie, czy chciałabyś być? Ja jestem z tych, co nie muszą tam być. Mi jest zawsze fajnie w takim miejscu, gdzie mam jednak trochę spokoju i trochę siebie, wiesz, i... Nie jestem typem takiego zwycięzcy, wiesz, że muszę zawsze być pierwsza i zawsze na przodzie i tak dalej. Czyli miałaś takie dni, a właściwie miewasz takie okresy, że musisz się martwić o swoją przyszłość, tak, że nie wiadomo jak to będzie. Tak, oczywiście. Znaczy to jest normalne, wiesz, dlaczego wiesz do tego każdy dążę? To ma, wiesz, dlaczego wydaje tak mi mówię? Się. Bo ludziom się wydaje, że jeżeli jesteś w telewizorze, tak, to w ogóle zero problemów. Ja wiem, że to tak się wydaje i wiesz co, no my... Jesteśmy ludźmi, mamy takie same problemy jak wszyscy, ale co więcej jest jakby to, że ponieważ, tak jak mówię, ja nie jestem jakby artystą komercyjnym, więc jakby ja zupełnie jakby świadomie się godzę na to, żeby no nie mieć, prawda, luksusowej willi z basenem. Zresztą ja w ogóle jakoś nie mam pociągu do tego blichtru całego, też nie zostałam tak wychowana. Wydaje mi się, że moje codzienne życie jest na poziomie zwyczajnej rodziny takiej polskiej, z dużego miasta, to podkreślam. No borykamy się z codziennymi problemami, tak? Czasami problem w moim zawodzie jest taki, że raz te pieniądze są, raz ich nie ma, nie? I to nie jest po prostu... Decydujesz się na to, kiedy decydujesz się na wolny zawód i na bycie freelancerem. Ale czujesz, wiesz, że twoje życie jest stabilne? Nie. Za chwilę wychodzi twoja nowa płyta i właśnie chciałem zapytać, czy Ula Dudziak brała w jakiś szerszy sposób udział w nagrywaniu tej płyty, czy tylko przy tym utworze? Nie, tylko przy tym jednym utworze. Ja i tak się cieszę, że ona znalazła czas, żeby w ogóle wejść do studia i nagrać ten jeden utwór. No, ale jakoś od początku, jak on powstał, to ja od razu... Właściwie zrobiłam miejsce na solówkę, właśnie na solówkę śpiewaną z Katem. I od razu właśnie pierwsza osoba, która mi przyszła do głowy, to była tylko Ulka w ogóle. No. Czy możesz zaprezentować, jak ten skat brzmi? Proszę bardzo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Według badań przeprowadzonych w ramach akcji Niewykluczone marki Urinal, którą jesteś ambasadorką, rodzina jest najważniejszym obszarem w życiu kobiet. Zaraz za nią pracuje się zdrowie, relacje z partnerem, a następnie praca. Jak wygląda to u ciebie? To no oczywiście, że rodzina jest najważniejsza, szczególnie jak dziecko się pojawia, wiesz, naprawdę to jest przewartościowało taki moment, się to? To się absolutnie przewartościowuje. U mnie zawsze była rzeczywiście chyba praca na pierwszym miejscu przez wiele, wiele lat. Natomiast dziecko powoduje to, że nabierasz dystansu i to jest piękne. Ja potrzebowałam tego dystansu bardzo. Czy nie jest ciężko być matką w show biznesie i posiadać dziecko? Wróć, być matką w show biznesie. Wydaje mi się, wiesz, że tak naprawdę
jest mi łatwiej niż, tak mi się wydaje, niż kobietom, które pracują na etacie. Dlatego, że wolny zawód pozwala na pewną wolność, to samo z siebie wynika. Oczywiście u mnie to wygląda tak, że mam całe takie okresy, kiedy rzeczywiście no, pracuję 24 godziny na dobę, w ogóle mi nie ma. I to jest dla mnie ciężkie, ale później nadchodzi taki okres, że mogę spędzić więcej czasu, tak? Jaką masz receptę na bycie niewykluczoną? Wiesz co, przede wszystkim jest tak, że ja pracuję ciałem, wiesz, i to jest zarówno w muzyce, jak i w filmie, chociaż w muzyce oczywiście trochę bardziej, no bo ciało jest moim instrumentem i ja uważam dbanie o siebie za część mojej pracy. Więc jak mi się nie chce tam poćwiczyć, czy pobiegać, czy iść na basen, to zawsze sobie mówię, dobra, nie chce ci się, ale idź, bo to po prostu jest kwestia, tak jakbyś szła do pracy, musisz to zrobić i tak dalej. I nie wyobrażam sobie, żebym miała być w ogóle wykluczona z jakichś powodów zdrowotnych. Jestem dumna z tego właściwie, że nigdy nie odwołałam koncertu. Nigdy. Choćbym nie wiem, jak była chora. Grałam koncerty z 38-stopniową gorączką i w różnych najgorszych dolegliwościach tak naprawdę. Mimo to nigdy nie pozwoliłam się psychicznie też jakby takim sprawom rozwalić, właśnie żeby poczuć się w tym momencie nagle wykluczona ze swojej pracy, z tego co robię i tak dalej. Więc to dbanie o zdrowie, robienie badań i tak dalej, ruch, wiesz, świeże powietrze, to zawsze, to są banały oczywiście, wszyscy o tym wiemy, tylko że wydaje mi się, że jakby właśnie większość kobiet zawsze sobie myśli, dobra, na pierwszym miejscu jest właśnie rodzina, praca, prawda, posprzątać, zrobić zakupy, ja na samym końcu, ja i moje zdrowie. I to jest, uważam, no totalnie, przepraszam, ale głupie myślenie, ponieważ wiesz, oczywiście dziecko i rodzina są super ważne, ale jeżeli mama będzie niespełniona, też jakaś niezadowolona z życia, już nie mówiąc o tym, że chora, tym bardziej, że po ciąży jest się ciężko pozbierać fizycznie. Zaczęłam w ogóle zwracać uwagę na to odżywianie się też. No jedzenie jest jedną z głównych rzeczy w naszym życiu, a my o tym nic nie wiemy. Dlaczego w szkołach w ogóle nas tego nie uczą? Wiesz, mnie to w ogóle dziwi, że uczą nas mnóstwa rzeczy w szkołach, nie uczą nas podstawowych rzeczy w zakresie ducha, z zakresu dbania i o ducha, i o nasze ciało, nie? Powinniśmy, kurczę, wiedzieć, jak się odżywać. Tego nas w szkole powinni uczyć, słuchaj. Drugą sprawą dla mnie jest też dbanie w ten sam sposób, co dbamy o ciało, w myślenie w ten sam sposób o duszy. To jest dla mnie ważne, bo bardzo dużo się mówi o tym wyglądzie, prawda, o sporcie i tak dalej, ale dla mnie też wykluczenie to też jest wykluczenie duchowe, wykluczenie kulturalne. Chciałabym, żeby był taki zdrowy snobizm, wiesz, też na to, żeby szukać swojej kultury. Bo chodzi o to, że żyjemy w czasach, które dają takie możliwości. I żeby się odcinać od pewnej papki popkulturalnej, która jest nam narzucana. No bo umówmy się, no, żyjemy w czasach, w którym robią nam pranie mózgu. Nasza wolność w dzisiejszym świecie jest iluzoryczna tak naprawdę. Wracamy tutaj do kredytów i takich spraw, nie? Jesteśmy tak naprawdę wszyscy niewolnikami pewnego systemu. Ja nie mówię, że ja chcę ten system obalać, bo nie mam pomysłu, co innego z tym zrobić. A jak się w nim odnaleźć? Trzeba się w nim odnaleźć tak, żeby tej wolności sobie jak najwięcej wywalczyć, ale to już naprawdę zależy od nas. To polega na tym, że wiesz, wszystko, co fajne, wymaga pewnego wysiłku. I oczywiście, że ten świat na dzisiejszy nam stawia straszne wymagania. No wszyscy musimy być piękni, dobrze wyglądać, nie? Być zdrowi, być, tym bardziej gwiazdy. Być dobrymi matkami jeszcze do tego i ojcami. No i jeszcze najlepiej właśnie, żebyśmy dbali o swój rozwój kulturalny, chociaż widzisz, to się wymienia zawsze w ostatniej kolejności, nawet ja z przyzwyczajenia to robię. Ja rozumiem, że to jest trudno, ale po prostu zachęcam wszystkich do pewnego wysiłku, znaczy wiesz, każdy wysiłek jest nagrodzony. W życiu każdego z nas zdarzają się takie momenty, kiedy musimy zrezygnować z naszych planów, marzeń. Z jakich powodów ty rezygnujesz? No u mnie najczęściej te rezygnacje są z powodów konfliktu pomiędzy dwiema rzeczami, które robię, więc na przykład robiąc film musiałam zrezygnować z moich wymarzonych koncertów w filharmoniach z Wielką Orkiestrą Symfoniczną, gdzie mieliśmy śpiewać Chopina. Piękny projekt. No ominął mnie, bo w tym momencie właśnie miałam plan filmowy i zawsze będę o tym myślała o jakimś takim, no, takiej niespełnionej rzeczy, nie? I muzyka, i film, i teraz i matka, i żona. Jak ty łączysz wszystkie te aspekty? Słuchaj, to nie jest zazwyczaj. Gdyby nie było menadżera. No tak, na szczęście mam Kubę. No i
mam pomoc po prostu w tych wszystkich moich bliskich. To jest super, że oni jakoś wierzą we mnie, wiesz, i dają mi tą przestrzeń, nie? Żebym mogła pracować i się rozwijać. Ale tak naprawdę, słuchajcie, wydaje mi się, że wiesz, kobiety w ogóle są wielozadaniowe. Zauważ, że kobiety mają zawsze podzielność uwagi. Kobieta to może rozmawiać z tobą i robić obiad i coś jeszcze i w ogóle. No. I zawsze faceci się dziwią, nie? Że jak to jest. I kobiety są wielozadaniowe. Ja, nie wydaje mi się, żebym ja robiła coś nadzwyczajnego. Wydaje mi się, że każda przeciętna matka Polka, która ma więcej niż jedno dziecko, podziwiam właśnie matki, które mają... Wystarczy, że masz więcej dzieci. No ja mam dziecko i dziecko muzykę i dziecko film. No to tak jak miała trójkę dzieci, no. Ja żyję teraźniejszością chyba, to też z tego wynika, wiesz? Naprawdę żyję tu i teraz. Nie myślę za wiele o przyszłości, ani nie myślę za wiele o przeszłości też. Nagrałam, to jest moja 11. płyta w życiu, więc też przestałam mieć takie poczucie, że za każdym razem muszę stworzyć arcydzieło i będę się napinać i robić. Po prostu nauczyłam się tego, że robisz pewną całość, no. Robisz po prostu kolejne kroki, wiesz. Czasami masz sukcesy, czasami masz porażki, ale to po prostu, wiesz, takie jest życie, idziesz dalej, no. A co byś chciała po sobie zostawić? Mało się o tym mówi, o tym, żeby po prostu być dobrym człowiekiem. Mhm. A to jest bardzo trudne. Dlaczego to jest trudne? Dlatego, że wiesz co, modne, o wiele modniej jest być złym, wulgarnym, perwersyjnym. Czyli to, co mówiłem, że trzeba zrobić skandal, żeby coś wykonać. Tak. I świat, w którym żyjemy, ta selekcja informacji, niestety ona najczęściej przebiega pod kątem negatywnym. Zobacz, w internecie co się dzieje, to są wszystko, to zawsze jest selekcja negatywna. Mhm. Tak naprawdę rzadko rzeczy się przebija tylko dlatego, że jest fajne, że jest piękne. Wszystkiego najlepszego, powodzenia i w takim razie życzę sukcesu płyty. Nie dziękuję w takim razie. Nie dziękuję, to ja zawsze dziękuję i zapraszam. Dziękuję Ci bardzo.